Znalazłam rozwiązanie dla Blofelda i dla wirusa, żeby obie działały na jednej klawiaturze, ale warunkiem jest, i to też odpowiedź miałam z tego sklepu od MIDI Plus, z Allegro, że klawiatura będzie obsługiwała dwa syntezatory na osobnych kanałach, tylko że jeden syntezator musi być wpięty do drugiego syntezatora, do MIDI True. Z Blofelda wychodzi na MIDI In, a do wirusie musi być wpięty na MIDI True. I teraz mogłam sobie podzielić tutaj i na pierwszy kanał przyporządkowałam Blofelda. Tutaj ustawiłam MIDI Channel 1. Jeden. Idzie Blofeld teraz. Tak. A teraz jak przełączę MIDI Channels na dwójkę i zatwierdzę, to teraz idzie wirus osobno. I jeśli teraz w obydwu ja bym ustawiła MIDI Channels na Omni, jeden i drugi, to wtedy syntezatory nakładają się na siebie. Wtedy grają razem. To jest tu w config. Ja bym miała kanał... Nie, 16. Nie, tu jest dwójka Omni. Nie, to jest dobrze. Ale tutaj, jakbym w Blofeldzie dała na Omni... Nakładają się tak jakby... Zaraz wyciszę. Wyciszam wirusa i jedzie Blofeld. Jak w Blofeldzie zrobię na Omni. To wtedy dwa syntezatory nakładają się na siebie. Poprzez MIDI True. Z Blofelda. A jak zrobię z powrotem na drugi, na jedynkę, bo Blofeld jest na jedynce, to teraz Blofeld nie gra, bo jest uruchomiony kanał drugi. A wirusa tylko podgłoszę i będzie szedł sam wirus. I teraz wirus idzie. Wirus na kanale drugim. Takie ustawienie musi być spore. A teraz, jeśli chcę znowu grać na samym Blofeldzie, bo idzie na razie sam wirus, to muszę tutaj MIDI Select wybrać kanał pierwszy, MIDI Select drugi raz, zatwierdzić i idzie Blofeld. Teraz będzie szedł Blofeld na dwóch osobnych kanałach i to już gra, pod tylko właśnie jest warunek taki sprzętów, że jeden musi być podpięty do drugiego w MIDI True, inaczej nie da się ustawić. Inne brzmienie? O, działa Blofeld. Teraz znowu zmieniam kanał na drugi, zatwierdzam i znowu jest wirus. To na przykład weźmy multi. Pewnie multi też by trzeba było ustawić. Kanał idzie na kanał drugi. Nie wiem, z tym to się udaje. A z tym no.
Jeszcze trzeba będzie z multi pokombinować. Ale single to działało w ten sposób. Multi nie idzie, multi by to trzeba było z multi pogrzebać. A teraz nie będę grzebać. Że chociaż działa ten. Kolejna rzecz, że Waldorf Blofeld działa na multi. Na tym kanale. Właśnie za pośrednictwem in vitro w wirusie. Natomiast w multi wirus nakłada się na pierwszy kanał Blofelda. A jakby wirusa zostawić na pierwszym kanale, a Blofelda dać na drugi kanał? Teraz zobaczymy. Więc tak, wirus idzie na pierwszym kanale w multi. I w single. Na pierwszym kanale idzie jeden wirus. Niestety taki jest problem, że obydwa syntezatory wymuszają działanie w trybie multi na pierwszym kanale. Ani wirus nie chce działać na drugim w trybie multi, ani Blofeld nie chce działać na drugim w trybie multi. Natomiast w trybie single bez problemu działają na osobnych kanałach. A w trybie multi obydwa chcą działać na pierwszym kanale. Teraz jest Blofeld. No i niestety. Niestety ten. Nakładają się na siebie w trybie multi. Nie chcą działać na osobnych kanałach. Dziwne, bo równo te powinno działać na tym. Przełącz na drugi. Nie idzie. Nie idzie Blofeld z drugiego. Na multi, tylko na pierwszym kanale. Razem z wirusem niestety. Czyli niestety tymczasowe wyjście jest takie, że albo będą w trybie multi nakładać się na siebie wirus z Blofeldem na pierwszy kanał. I wtedy trzeba będzie jeden z nich wyciszać poprzez pokrętło wolumę głośności. A tylko w trybie single wirus będzie działał na pierwszym kanale jednak, a Blofeld może być na drugim kanale. Jeśli wyjdzie z multi, to do Blofeld działa na tym, na drugim kanale. A wirus na pierwszym działa w trybie single. I w multi.
Włączę jeszcze raz single. Jakieś inne brzmienie. Jedynie tak może działać. Wirus na pierwszym kanale multi i single, a Blofeld na drugim kanale single, a na pierwszym kanale multi. Przez MIDI trój. Póki nie ma rozdzielacza, to tylko tak będą działać. Rozdzielacza i MIDI. Gość odpisał tak, ten ze sklepu. Jeśli obydwa syntezatory by nie miały wyjścia true, lub jeśli nie chce się podłączać przez wyjście true dwa syntezatory, to wtedy do tego wyjścia MIDI out rozdzielacz się podłącza. Nadał przykład jakiś rozdzielacz MIDI Quadra True V2, które ma jedno wejście MIDI i cztery wyjścia MIDI. Wtedy podłączamy klawiaturę do interfejsu MIDI. I mamy możliwość wyjść sygnałem MIDI na cztery niezależne urządzenia, czyli cztery syntezatory na przykład można podłączyć. Zasilanie klawiatury nie musi być z komputerem, można podłączyć przewód USB do zwykłego adaptera sieciowego, takiego jak jest dołączony na przykład z telefonami komórkowymi, czyli ładowarka komórkowa. To jest to samo. To jest to samo. Czyli można USB podpiąć z klawiatury do ładowarki telefonicznej. Po prostu. Klawiatura w ten sposób może być zasilana sieciowo. W ten sposób. Tak napisał. No, czyli to wyjaśniłam mniej więcej, jak to działa.